ja prezentuję grupę eksploracyjną miesięcznika Odkrywca. To my żeśmy zapoczątkowali ten temat i właściwie że tutaj jakby organizujemy go głównie. Tutaj dzięki wsparciu i pomocy grupy nurków jaskiniowych, a także w ogóle nurków z całej właściwie Polski, którzy tutaj przyjechali, no możemy to w ogóle przeprowadzić, bo no, nurkowania są trudne, po prostu nie każdy byłby w stanie to zrobić. I one są tej samej długości? Tak. Może być dobrze. To teraz... Ciekawa sprawa jest związana jeszcze z kopalnią z tego względu, dlatego że ona pojawiła się dosłownie tutaj na linii walk w 1945 roku. Tu były toczone bardzo ciężkie walki. Od strony Lubania wyszła ostatnia udana kontrofensywa wojsk niemieckich, która dotarła tutaj praktycznie pod Nowogrodziec. I dosłownie można powiedzieć, że kopalnia znalazła się praktycznie na linii frontu. I udało nam się ustalić, że ten front przebiegał dosłownie kilkaset metrów od kopalni. Tutaj stał bardzo długo, znajdują się stanowiska, jest mnóstwo śladów walk. Także pośród tego wszystkiego była ta kopalnia, która miała pełnić tę rolę fabryki. Chciałem dalej, wiesz, tak. Takie długie nurkowanie, no bo tutaj jest chyba jakieś, ile tam było, chyba nie jest zapisane, jakieś koło 160 metrów tu, widzisz, mam głębokość minus 14, 160 metrów na końcu. Czyli 160 metrów i to dalej idzie jeszcze, nie? W ogóle jak to zaznaczyłem na polu... Ważne jest to, tu jest też, że jak się ten... korytarz, nie daj Boże, by wynurzył na powierzchnię, nie? Żeby tam nie oddychać, nie? No nie, no to oczywiście. No, bo tam w kopalni to jeszcze w jaskini jeszcze może być coś z powietrza, nie? A tam może być syf, nie wiadomo jak. Ale jest tam pusta? Nie, to idzie no, to jest minus 14, tak? No to idzie sobie, a poziom tutaj chyba jest... No dobra, a ile jest tej stacji? Minus 20, tak? Na tych korytarzy... Dlaczego tutaj te tory zostały akurat w tym korytarzu, a nie innym? Dlaczego oni tory, jak demontowali, znosili tutaj do tej sali na dół? No stąd mogły być znoszone w ogóle z innych partii. Ale mogły być też tam znoszone, tak? W pobliżu szyldu zostało zamknięte. A tu było pozostałe, bo cały czas jeszcze potrzebne było do transportu czegoś z tego miejsca. W tamtą stronę do góry. Tak, tam więc to jest, z mojego punktu widzenia to jest najważniejsze. Ale o czym mam jeszcze pogadać? No? Tak, to prawda, że ceny parapetów w Nikaragui wzrosły drastycznie. Czy ta informacja nie jest dla pana zatrważająca? Pies tego nie zerwie. Możecie być spokojni. I że spokojnie wiadro można... Zajmę stanowczą asekuracji, bo to się spierdoli. A tak się prognozuje metoda badania węglem C14. Z tego wieku? Dobra. Dobra, 1,5 metra. Raz. Raz. Nie no, chłopaki się wystraszyli trochę. Drobki. Mam załóżmy 3 metry. Dobra, masz butlę. Moglibyśmy też taką bramę położyć, słuchajcie, kilka osób i wtedy byśmy cię otworzyli. Fotografiruję. Klapa mnie w krzakach. Jak duje? Taka duża. Ta latarka ma być skierowana do? Tak. Nasza przygoda się zaczęła w 2009 roku, kiedy znaleźliśmy to miejsce tutaj z szybem na podstawie dokumentacji niemieckiej, która nas doprowadziła do miejsca, w którym miała być przeniesiona niemiecka fabryka w ramach programu przeniesień fabryk produkcji zbrojeniowej z centralnych Niemiec tutaj na Dolny Śląsk i w podziemie. Wiedzieliśmy, że ta fabryka miała mieć kryptonim Homar i wiedzieliśmy, że to wszystko miało się wydać w 1944 roku, natomiast nie wiedzieliśmy, w jakim stopniu ta fabryka została przygotowana. My zupełnie nie znaliśmy stanu jakby tej całej sprawy związanej tutaj z założeniem tej produkcji. I głównym celem tych wszystkich akcji, nurkowań, a także badań terenowych, bo przez pierwsze lata 2009-2010 przeprowadziliśmy tutaj sporo badań terenowych, wyszukując ślady tego, co tutaj się wydarzyło. Dzisiaj możemy powiedzieć, że kopalnia była założona według tego, co żeśmy odkryli w 1876 roku.
i funkcjonowała prawdopodobnie do 1936, kiedy Niemcy ją zamknęli z uwagi na już nieopłacalność produkcji, ponieważ była zalewana wodą i mieli trudności z odpompowaniem, to było kosztowne, zamknęli tą kopalnię. Natomiast w 1944 roku, być może trochę wcześniej, z pewnością rozpoczęli przygotowania do tego, żeby ją ponownie otworzyć i być może przenieść tutaj ten zakład. Tak naprawdę do tej pory skoncentrowaliśmy się na badaniu pierwszego poziomu, który jest na około 30 metrze od powierzchni Ziemi. I on właściwie, można powiedzieć, jest przebadany, sfilmowany, wiemy o nim praktycznie wszystko. Natomiast nie wiemy, co jest głębiej i niżej. Mamy jeszcze szansę na uzyskanie innej dokumentacji, to jest taka niedawno świeża wiadomość. I być może w ciągu najbliższych miesięcy będziemy mieli możliwość uzyskania dokumentów, które pozwolą nieco rozświetlić całą sprawę kopalni. Być może wtedy wrócimy już z konkretnym celem i zadaniem, ponieważ przez cały czas pojawiają się tutaj w relacji miejscowych informacje o tym, jakoby mieliby zostać tutaj, pozostać na miejscu gdzieś w kopalni jeńcy francuscy, którzy wykonywali tu jakiegoś rodzaju pracę, być może związane z przystosowaniem tej kopalni do pełnienia roli fabryki. No, nie udało się natrafić na żadnego typu ślady, ale być może po prostu miało to miejsce na poziomie głębiej. Ta wiara w to, że ci jeńcy tutaj zginęli, była bardzo głęboka do tego stopnia, że poprzedni właściciele, powojenni gospodarze tego terenu, na przykład nie czerpali w ogóle wody z tej kopalni. Tym razem przyjechaliśmy do Nawojowa na 2 dni. Spędziliśmy tutaj sobotę i niedzielę. Zaproszeni przez Łukasza Orlickiego z magazynu Odkrywca. Odbyło się to już parę wyjazdów. Ostatni w 2009 roku. Mieliśmy dużą przerwę. Zdobyliśmy dosyć sporo nowych informacji. Przede wszystkim chcieliśmy podczas tego wyjazdu zweryfikować, czy istnieje kolejny poziom w kopalni. Wydaje się, że istnieje. Udało nam się zanurzyć 5 metrów głębiej w klatce schodowej w dosyć słabych warunkach przy zerowej przejrzystości. Sprawa jeńców francuskich wypłynęła raz poprzez gospodarzy poprzednich, którzy tu mieszkali po wojnie, oni byli o tym przekonani, ale gospodarz, który do tej pory, pan Józef Bram, który jeszcze do niedawna był właścicielem tego miejsca, twierdził, że kiedyś przyjechał do niego Niemiec, starszy, gdzieś w latach 80., który opowiadał mu, że był tutaj jakby majstrem na terenie tej kopalni. Twierdził nawet, że kopalnia jakby funkcjonowała w czasie wojny. Co jest dla nas dużą nowością, nie udało nam się tego potwierdzić. Ten Niemiec opowiadał właśnie o tym, że tutaj pracowali jeńcy francuscy, którzy podczas tych robót po prostu pozostali na miejscu i jakby on był przekonany o tym, że no miała miejsce tu jakiegoś rodzaju zbrodnia. Gospodarz też był przekonany, pierwszy co nam powiedział właściwie, to opowiedział nam tą historię, także tutaj na miejscu ludzie wierzą w to, że jeńcy gdzieś tam pozostali na mnie. Dzisiaj była kolejna, ostatnia, można powiedzieć, eksploracja, dorkowanie, no, z opcją, że braliśmy pod uwagę, że powinien być jeszcze jeden poziom. No i okazuje się, że jest jeszcze poziom poniżej.
No, no to wychodzi, że może tu jeszcze wrócimy i będziemy to jeszcze eksplorować.